Siódme Forum Rozwoju Mazowsza to najważniejsze wydarzenie minionej jesieni dla wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem z funduszy europejskich i nie tylko. Było ono znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i obserwacji w trzech obszarach – Smart People, Smart City i Smart Business. Ponad 70 partnerów forum pochwaliło się innowacyjnymi rozwiązaniami wprowadzonymi w swoim najbliższym otoczeniu. Jakie wyzwania stoją przed nami? W jakim kierunku powinniśmy się rozwijać? O tym wszystkim przeczytamy w czwartym numerze biuletynu Fundusze Europejskie na Mazowszu. Koniec roku to dobra okazja do podsumowań. Jak jest realizowany Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020? Jakie są plany na rok 2017? W ramach nowej perspektywy do końca 2016 roku uruchomiono 79 naborów wniosków. Na dofinansowanie projektów przeznaczyliśmy około 30% całkowitej dostępnej alokacji, co stanowi ponad 3 miliardy złotych. W 2017 roku przeprowadzimy kolejne 42 nabory wniosków. Jakiego typu projekty zostaną wsparte w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego? W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2017 roku ogłosimy 12 naborów dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób oddalonych od rynku pracy, osób starszych i niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. Uruchomimy też programy profilaktyki zdrowotnej. Ponadto przeprowadzimy 9 konkursów w obszarze edukacji. Zachęcamy Państwa do składania dobrych projektów. A jakie przedsięwzięcia w 2017 roku zostaną dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego? Najwięcej funduszy skierujemy w 6 konkursach na projekty dotyczące przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Zaplanowaliśmy nabory dotyczące działalności badawczo-rozwojowej, a także rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. Tu odbędą się po 4 konkursy w obu tych obszarach. Wnioskodawcy z Mazowsza będą się mogli również ubiegać o dofinansowanie projektów związanych z poprawą jakości życia mieszkańców oraz gospodarką przyjazną środowisku. W ramach zaplanowanych na ten rok naborów beneficjenci mogą pozyskać ponad 1 miliard złotych. Zapraszamy do lektury najnowszego numeru.